Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne panny. Zapraszam Państwa na prognozę z kart Tarota na miesiąc maj bieżącego roku. Przypomnę, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować, dlatego zachęcam. Sprawdźcie swój znak ascendentalny, link do strony macie w opisie tego filmu i później odsłuchajcie odpowiedni do niego filmik. Tymczasem przechodzimy do czytania. Karty, jak wiecie, mam już potasowane. Teraz je tylko przełożę i już patrzymy, co tam ciekawego w maju. Energia, z jaką wchodzicie w miesiąc maj, kochane panienki, już patrzę. Osiem demonów. Co pomaga bądź przeszkadza? Dziewięć buław. Wasze zamiary, wasze kroki, poczynania, działania. Rygwan. Bardzo dobrze. Co odchodzi do przeszłości i co mogło być źródłem aktualnej sytuacji? Cesarzowa. O czym myślicie? Co analizujecie? Co planujecie na ten miesiąc? Siedem buław. No na razie, kochani, widzę, że chyba będziecie bronić jakiegoś stanowiska w pracy. Jakiegoś wysokiego stanowiska w pracy. Najbliższa przyszłość, połowa miesiąca, paś kielichów, wasze czynniki wewnętrzne, wasze przeczucia, samopoczucie, trzy kielichy, otoczenie, znajomi, rodzina, współpracownicy, śmierć, wasze obawy bądź nadzieje. Pięć kielichów. Ale dwie ponure karty obok siebie. I jak to się wszystko skończy, ta historia? Cztery denary. W tle czytania mamy cztery buławy, czyli karta radości, szczęścia, stabilizacji. Szczęśliwego, stałego, takiego mocnego domu. Już, kochani, bo sobie to wszystko tu jeszcze ułożę. O. No dobrze, widać, widać, to zaczynamy. Myślę, moi mili, że w tym miesiącu będzie nacisk na materię, na pieniądze, na pracę, na waszą karierę. Z tego względu, że jesteście bardzo skupieni w tym miesiącu na pracy. Ósemka denarów mówi o tym, że całą swoją uwagę, czas, energię poświęcacie pracy, poświęcacie zarabianiu pieniędzy, poprawianiu swojego warsztatu, dokształcanie się, szlifowanie umiejętności i takie naprawdę skupianie się na tym, co robicie, żeby zrobić to dobrze, porządnie. Być może jest to ciężka praca, ale na pewno gwarantująca Wam dobre wynagrodzenie. Ósemka denarów mówi też o tym, że tak naprawdę w tym miesiącu właśnie no, albo oczekujecie, albo potrzebujecie mieć większy zastrzyk gotówki. Dlatego tutaj się skupiacie, naprawdę poświęcacie tej pracy, żeby no jak najwięcej w tym miesiącu zarobić. Ci z Państwa, którzy starają się o pracę, ta praca będzie, ale będziecie musieli troszeczkę konkurować, być może z innymi ofertami. Trochę będziecie musieli bronić siebie, troszeczkę ostrożnie przeglądać oferty, żeby trafić na tą odpowiednią, żeby nie dać się wykorzystać. Tak? Ogólnie 8 denarów skupiamy się na dobrze wykonanej pracy.
czyli praca w tym miesiącu. To może być też praca nad sobą, tak, nad swoimi emocjami, ale raczej tutaj wygląda na to, że kończycie miesiąc monetą i wchodzicie w ten miesiąc tutaj denarami, więc raczej to chodzi tutaj o pieniądze. I karta, która może Wam przeszkadzać albo pomagać, jest to karta mówiąca, że dajecie jeszcze radę. Być może, że ten wysiłek jest, że być może jesteście już zmęczeni, naprawdę macie już dosyć. To jednak walczycie o swoje, wytrwale dążycie do osiągnięcia sukcesu, zrealizowania się. Dziewiątka buław jest to karta ostrożności, czujności, pracy w samotności, tak? Tak jakbyśmy się odgrodzili od reszty świata i działamy, i czekamy, aż coś z tego będzie. Nie wnosimy tego do życia rodzinnego, tak? Wydaje mi się, że Wy tutaj nie chcecie pracy przynosić do domu, dlatego no gdzieś w swoim, nie wiem, pracowni czy biurze po prostu, albo po prostu w zakładzie pracy staracie się zostać dłużej i wypracować tyle, ile możecie, żeby po prostu no, obronić tutaj swoje dochody, swoje zarobki i zabezpieczyć się materialnie, żeby mieć na opłaty, tak? To jest też karta ostrożności, troszeczkę braku zaufania, podchodzenia do niektórych spraw z dystansem, więc tutaj, żeby nie dać się też tak po prostu wykorzystywać, tak? Żeby zbyt wiele na siebie nie brać, bo naprawdę będziecie wtedy przeciążeni, no i będzie ciężko Wam ustać tutaj na tych nogach, tak? Dziewiątka buław, karta właśnie pokonywania przeszkód, ale też czekania na taki właściwy moment, w którym będziecie mogli się wykazać, tak? Więc myślę, że tutaj ta karta tej ostrożności będzie Wam tutaj pomagała być może w poszukiwaniu pracy albo po prostu realizowaniu się w niej. I teraz tak, Wasze zamiary. Mamy kartę Rydwan. Rydwan mówi o tym, że sprawy ruszą, że to, co się tam jakoś ciągnęło, ślimaczyło, szło w żółwim tempie, nagle nabierze tempa. Te sprawy po prostu pomyślnie, szybko się zadzieją. To może być praca lub jakiś wyjazd zagraniczny, praca w rozjazdach, praca w terenie, dużo podróży, dużo wyjazdów, dużo komunikacji. Ale karta też mówi o tym, że jesteście już tak zdeterminowani i tak poirytowani całą sytuacją, że po prostu przejmujecie nad nią kontrolę, tak? I chcecie dopiąć wszystko na ostatni guzik. Chcecie po prostu osiągnąć sukces i jest to karta sukcesu, jak najbardziej. Będziecie po prostu no, parli do przodu, troszeczkę nie bacząc na otoczenie i dacie radę po prostu pokonać te sytuacje i dobre, i złe, więc tutaj na pewno ten sukces jest gwarantowany. Jest to taka Wasza silna wola, która prowadzi Was do osiągnięcia celu. No dobrze, zapalimy sobie światełko, bo nam jedno zgasło. O. I kontynuujemy. Czyli tutaj fajnie, bo przejmujecie kontrolę nad tymi wszystkimi sprawami i no nie dajecie się tutaj jakoś zbić z tropu, nie dajecie sobie pomiatać, przejmujecie kontrolę i tak z silną wolą po prostu mkniecie do przodu. Rydwan to też jest zodiakalny rak, więc możecie tutaj mieć pomoc od jakiejś osoby, która właśnie jest pod tego znaku. Dobrze. Co do przyszłości odeszło? I teraz tak, mamy tutaj kartę cesarzowej. Cesarzowa, no to kobieta na wysokim stanowisku, tak? Czyli mogła być tu Wasza, albo zrezygnowaliście z jakiegoś wysokiego stanowiska, albo zmieniacie pracę. Może tutaj jakaś była decydująca osoba w Waszej karierze, na przykład szefowa, jak najbardziej, ponieważ cesarzowa, no to jest, tak jak mówię, kobieta władcza, kobieta na wysokim stanowisku, kobieta wygodna, piękna, majętna,
Ale to jest też karta płodności, obfitości, więc być może tutaj no, był jakiś interes dobrze rokujący finansowo i wy coś już w poprzednim miesiącu być może zapoczątkowaliście, tak? I teraz jest kontynuacja tego, że wy chcecie po prostu przejąć kontrolę, bo może nie chcecie już być pod kimś w pracy, tylko jesteście sami sobie szefami, tak? Czyli na przykład założyliście własną gospodarczą działalność, bo Rydwan też mówi o tym, tak? Że na przykład założyliście swoją własną firmę i teraz pracujecie już na własną rękę, jesteście sami sobie szefami. Więc też mogła być tu taka historia. To ma na pewno aspekt na dalszy tutaj rozwój wydarzeń, więc to jeszcze, ta karta będzie miała wpływ, myślę, że jeszcze na przez miesiąc. Ale to dobrze, bo jest to karta obfitości, jest to karta pomnażania, tak? Rozmnażania. Więc tutaj myślę, że to naprawdę jest bardzo taka fajna energia. Oczywiście jest to bogactwo, jest to majątek, ale w bardzo pozytywnym tutaj dla Was znaczeniu. Później ja sobie dopowiem tutaj jeszcze karty, więc bardziej taka konkretna historia nam się ułoży, ale tak to tutaj wygląda. I teraz tak, o czym myślicie, co planujecie? No, jest tutaj siódemka buław. Siódemka buław mówi o tym, że jesteście przez kogoś atakowani, czy to przez konkurencję, czy byłych właśnie pracodawców, czy jakieś osoby tutaj z zewnątrz. Ktoś może Wam tutaj robić jakieś trudności, może urzędnicy, może konkurencja, ale Wy jesteście na właśnie tej wyższej pozycji, więc mnie się wydaje, że właśnie Wy tutaj macie jakieś wysokie stanowisko, no i nie dacie się z niego strącić, nie dacie tej satysfakcji komuś innemu, bronicie siebie, bronicie swoich praw, bronicie swojego terytorium, tak? Więc tutaj no, karta fajna. Ogólnie karta mówi, że pokonacie wszystkie trudności, że odeprzecie ten atak, tak? Ponieważ wyznaczycie granice, tak? Nie pozwolicie wtargnąć jakimś sytuacjom albo osobom do Waszej sytuacji życiowej, do Waszej przestrzeni osobistej i po prostu, no nie, tupniecie nogą i taką tą właśnie silną wolą, którą ma ten Rydwan, ta determinacja Was i ta dziewiątka buław, która jest też bardzo podobna, która mówi, że już jest Wam ciężko odpierać ten atak, tak? Bo cały czas są jakieś sprawy trudne, jakieś pod górkę, ale Wy tutaj jesteście wygrani, moi kochani. Tutaj naprawdę myślę, że jakieś pieniądze obronicie, jakieś stanowisko, jakąś pracę. I teraz tak, połowa miesiąca. Połowa miesiąca mamy pazia kielichów. Paź kielichów, młoda energia do 18 roku życia, ryby, skorpion bądź rak. Ale ta energia mówi o Waszych emocjach, że Wy czasami możecie być bardzo tacy rozwrażliwieni. Zbyt może niektóre sprawy bierzecie do siebie, bardzo to przeżywacie na pewno. Wasze wahania nastroju i Waszego samopoczucia, no to są bardzo takie częstsze, ale też karta mówi o kreatywności, o umiejętności sprawiania sobie przyjemności i podnoszenia tych dobrych wibracji, tego dobrego samopoczucia, tak? Ogólnie jest to karta dziecka, ale niekoniecznie. Może być jakieś osoby tutaj z trygonu wody, być może jakiś przyjaciel, przyjaciółka, Wasz partner. Ktoś, kto sprawi, że Wasze samopoczucie się poprawi, ofiaruje Wam tą rybkę z tego kielicha, tak, która tutaj wyskakuje, spełni być może jakieś Wasze życzenie, pomoże Wam w czymś, jakiegoś pomysłu, jakiś pomysł podpowie, udzieli jakiejś rady, bo mówię, to jest dobry kreator, tutaj on ma fajne pomysły i umie się realizować. To jest też intuicja, więc być może będziecie mieli tutaj dobrą intuicję, w którym kierunku dalej pójść. Dalej sobie to dopowiemy, ale na razie właśnie taka zmienność uczuć, nadwrażliwość, rozemocjonowanie. I teraz tak, Wasze czynniki wewnętrzne, czyli Wasze samopoczucie, Wasze odczucia. I mamy tu fajną kartę, bo mamy kartę trzech kielichów. Czyli Wasze samopoczucie jest świetne. Macie i humor, i nastawienie.
do tego, żeby się bawić, żeby imprezować, żeby się cieszyć, radować, czyli ogólnie jesteście w dobrym humorze, bardzo pozytywnym, tak? Jesteście optymistycznie nastawieni do całej sytuacji. I co jeszcze? No trzy kielichy, karta świętowania, karta zabawy, więc no jesteście być może osobą taką lubiącą rozrywkę, lubiącą spotykanie się z przyjaciółmi i nie jakoś no nie tłumicie w sobie emocji, nie zamykacie się w czterech ścianach i płaczecie do poduszki, tylko po prostu wytrwale idziecie za ciosem i staracie się pokonać każdą trudność, bierzecie to na klatę, chwytacie przysłowiowego byka za rogi i zmierzacie się z tą sytuacją, tak? Oczywiście z dobrym samopoczuciem, z takim pozytywnym nastawieniem, podchodzicie do tego z uśmiechem, z radością i bardzo dobrze, kochani, bardzo dobrze, że jest w Was taki optymizm, jest taka radość, no taka beztroska. No dobrze, moi kochani, co dalej? Dalej mamy otoczenie, kartę śmierci, czyli Wasze otoczenie, nie wiem, czy rodzina, czy znajomi, przyjaciele, czy właśnie współpracownicy albo Wasi pracownicy, no są już przygotowani na te zmiany i oni się dostosują do Waszego tutaj trybu życia, do Waszego stanowiska. To całe Wasze środowisko musi się teraz przeobrazić. Być może zmienicie pracę, gdzieś wyjedziecie i wtedy no, musicie się dostosować do tego nowego otoczenia i to otoczenie do Was, tak? Bo zupełna zmiana, zupełna transformacja. Coś zakończyliście i teraz idziecie w nowe, dlatego tutaj no, może jest takie troszeczkę pokazywanie innym, gdzie jest ich miejsce, a gdzie jest Wasza pozycja. No musicie się po prostu zaprezentować z dobrej strony i dlatego, że właśnie jest to nowe otoczenie, tak? I są te zmiany, to właśnie otoczenie musi je zaakceptować. Więc karta śmierci, karta transformacji, przeobrażenia. Co jeszcze? To jest też karta takiego uwolnienia i zburzenia dawnych jakichś wzorców, idei. Zupełnie inaczej teraz myślimy, chcemy zacząć inaczej, na nowo, więc no, tak mi tutaj wygląda, że to jest właśnie zmiana pracy, tak, zmiana jakiejś pracy, zmiana środowiska pracy. No i Wasze obawy lub nadzieje. Piątka kielichów. Wydaje mi się tutaj, że troszeczkę możecie żałować tego, co się stało, troszeczkę możecie się obawiać tych nowych zdarzeń, które Was czekają. Troszeczkę się smucicie, troszeczkę wspominacie przeszłość, ale no, nie podnosicie głowy, nie widzicie tych dwóch kielichów, tak? Czyli nie ma co płakać nad rozmalanym mlekiem, nie ma co się zamartwiać, tylko właśnie myślę, że to jest karta oddźwiękiem tego pazia kielichów, który powoduje, że Wy jesteście tacy rozemocjonowani. Zobaczcie, raz są trzy kielichy i jest zabawa, a raz jest pięć kielichów, czyli jakaś depresja, jednak coś Was tam próbuje zdołować, próbuje Wasze emocje jakoś sprowadzić do tej rozpaczy, do tego smutku, tak? To może być też karta oznaczająca Waszą po prostu samotność, że Wam będzie źle w tym nowym miejscu, tak? Bo będziecie sami, tak? Będziecie daleko od rodziny. Więc tutaj, no, zaraz wyjaśnimy sobie, o co tutaj chodzi, ale to są Wasze obawy, być może o tą samotność, o te zmiany, o jakiś żal, ktoś może będzie za Wami tęsknił. No i teraz tak. Ojeja. Kończycie miesiąc czwórką denarów. Cztery denary mówią o tym, że no tak naprawdę możecie teraz liczyć tylko na siebie, ale zachowacie wszelkie dobra, wszelkie stanowiska, zatrzymacie przy sobie pieniądze, tak? Czyli wygląda mi to na to, że no pokonaliście tutaj te trudności. Te jakieś osoby lub sytuacje, mówię, które tutaj Was tak atakowały, tak próbowały Was tutaj jakoś zdetronizować, to jednak nie. No, nikt Was tutaj nie podsiądzie, że tak powiem, na Wasze ciepłe gniazdko, stanowisko. Sam sobie musi wypracować. Wy ochronicie swoje pieniądze. To jest takie zabezpieczenie materialne, to jest takie przywiązanie do pieniędzy, przywiązanie do swojego majątku, do tego, na co żeśmy zapracowali, do tych naszych dóbr, tak? To jest wszystko dla nas drogie i te pieniądze no, w tym miesiącu będą się naprawdę bardzo liczyć, tak? Żeby zatrzymać przy sobie pieniądze. Tak jak ta kobieta tutaj, ona siedzi na pięknym takim kufrze, tak?
ma klucz do tego kufra, czyli nie dość, że w rękach trzyma te pieniądze, przytula do siebie, nie chce nikomu dać, to jeszcze trzyma klucz do tego swojego skarbu, tak? Więc wy ten skarb swój ochronicie. Uda wam się go tutaj zatrzymać, więc pieniądze na pewno będą, spore pieniądze, na pewno nie będzie uszczerbku na waszym tutaj jakimś dorobku, na jakichś waszych oszczędnościach. No i cóż, w tyle czytania mamy właśnie te cztery buławy, kartę takich solidnych fundamentów, więc ci z Państwa, którzy tutaj naprawdę zmienią pracę, będzie to stała, fajna, solidna praca. Praca, która będzie Wam przynosiła zadowolenie, będziecie robić to, co lubicie, co dla niektórych może być to praca związana właśnie z wyjazdem z domu. Co jeszcze? Cztery buławy to karta radości, czyli na pewno będziecie zadowoleni z tych zmian, które tutaj się szykują. To jest też rodzina i to jest też, to są takie solidne fundamenty na budowanie czegoś pozytywnego, więc to może być jakaś duża firma, to może być właśnie jakieś duże przedsięwzięcie, to może być jakiś, nie wiem, no taki już konkretny biznes, który naprawdę będzie stały i będzie taki solidny. Coś stałego, coś fajnego, coś mocnego, co przyniesie Wam duże pieniądze i być może, mówię, stała praca tutaj, tak? Na pewno macie wsparcie w rodzinie, na pewno macie tutaj zadowolenie z tego. No i teraz sobie tutaj dobierzemy karty. Zobaczymy, czy jakaś historia nam się tutaj troszeczkę zmieni, czy nie. Ja się cieszę, że wreszcie panna nie ma wieży w rozkładzie, bo tam ostatnio się jakoś tak ta wieża przeplatała. Ale widocznie, moi kochani, ta wieża musiała być, bo to, co budowaliście do tej pory, było jakieś takie no, mierne, jakieś takie nietrwałe, niestabilne. A teraz już się właśnie pojawiają te cztery buławy, czyli to jest mocne, to jest silne. To jest solidne i po tych zmianach ja myślę, że tutaj no, macie szansę na fajne już jakieś swoje plany, na realizację tych planów i one będą już takie, jak powinny być, tak? To już będzie coś konkretnego. Dobrze, proszę o wyjaśnienie karty dziewiątki buław. 10 mieczy. Tak, bo Was już ta sytuacja dobija. Wam już jest ciężko z tym po prostu. Być może trudna praca, tak? Być może ciężka praca. Albo mówię, walczenie o swoje stanowisko, walczenie o swoje prawa w pracy, o pieniądze być może. Pamiętajcie, że dziesiątka to jest karta brama. Gorzej być już nie będzie. Teraz będzie tylko lepiej, czyli będziecie wzrastać. Będziecie się odradzać, będziecie się pomału podnosić tutaj z tej ziemi. I mogła Was ta praca tutaj obciążać nie tylko fizycznie, ale też psychicznie. Że po prostu no, bardzo silny taki stres związany z pieniędzmi, z pracą, co dalej, tak? Bo mówię, jedne panny tu mogły zrezygnować z jakiegoś stanowiska, a drugie znowuż planują rozkręcenie czegoś na własny rachunek i boją się, zastanawiają się, czy to wypali, czy te pieniądze z tego będą. Proszę o wyjaśnienie karty rydwanu. Sąd. Tak, czyli zaczynamy coś od nowa, tak? Zaczynamy coś od nowa, ewentualnie powrót może być też, ale raczej sąd mówi o tym, że to są nagłe, nieoczekiwane zwroty na Waszą korzyść w Waszym życiu. Czyli widzę, że Wy, kierując się tutaj swoimi zasadami, przejmujecie kontrolę nad sprawą i to Wam wyjdzie na dobre. Nowy jakiś początek, nieoczekiwany, szybki, tak? Bo sąd też mówi o szybkim i tutaj rydwan, no to już jest bardzo szybka energia, tak? Czyli nieoczekiwane, szybkie zmiany na Waszą korzyść, tak? Szybka zmiana sytuacji, odrodzenie się na nowo, odnowienie czegoś, poprawa w Waszym życiu, tak? Dobrze, siedem buław. Proszę o wyjaśnienie, siedem buław. Karta kapłana. Karta kapłana mówi o tym, żebyście właśnie spokojnie, bez jakichś tam nerwów, utrzymali swoją tutaj pozycję. I obronili się, tak? Odparli ten atak.
Może być też spowodowane to atakiem kogoś spod znaku zodiakalnego byka, że tutaj ktoś Was próbuje, ale raczej to może też chodzić o jakieś takie ataki duchowe, też tak może być, też tak może być. Ktoś jakieś kazania może Wam tutaj prawi, jakieś takie, no bo ogólnie papież jest to karta takiego dobrego duchowego doradcy, tak? Takiej szczególnej ochrony, tradycji, mentora, jakiegoś doradcy duchowego. Więc to jest związane tutaj z tą osobą, że ona Was w jakiś sposób tutaj próbuje atakować, a Wy no, nie dacie się, tak? Obronicie swojej pozycji. Obronicie swojej pozycji. Ewentualnie może być tak, że tutaj ta osoba Wam pomoże w tym, tak? Ta Wasza taka duchowy spokój i takie cierpliwość i takie prawe, spokojne podejście do tego, tak? Że dacie radę. Też tak sobie patrzę, że karta kapłana to karta małżeństwa. Tu mamy w tle kartę domu. Może co dla niektórych chodzi tutaj o jakieś rozliczenia finansowe w związku. No też tak może być, ale to już tylko dla niektórych. Dobrze, paś kielichów. Kto to jest ten paś kielichów? Czy to są Wasze emocje? To jest ktoś z rodziny, moi kochani, bo mamy tutaj dziesiątkę kielichów. I to jest karta takiego szczęśliwego domu rodzinnego, ale to jest też karta małżeństwa, więc może to być Wasz partner, rak, skorpion bądź ryby, który po prostu będzie tutaj Was pocieszał, będzie z Wami na pewno. Możecie liczyć tutaj na jego pomoc, ponieważ dziesiątka kielichów jest to karta ogólnego szczęścia, tak? Bliskości przyjaciół, rodziny, że możemy na nich polegać. Więc ja myślę, że ktoś będzie tutaj Was bardzo wspierał i bardzo pozytywnie jakoś motywował do działania. Proszę o wyjaśnienie karty śmierci. Król denarów, czyli chodzi tutaj o zmiany w pracy. I to znowu są te wysokie stanowiska, to są prace, to już jest praca jakaś taka no, konkretna, z dużą pensją. Praca na pewno stała, ewentualnie te zmiany mogą się wiązać z mężczyzną po 45 roku życia, z trygonu ziemi, byk, panna, koziorożec, ale ja tutaj widzę Was w tej karcie, kochane panny, czyli chodzi tutaj o zmiany, o przeobrażenie, przebranżowienie być może Waszego zawodu, Waszej pracy, Waszej firmy, na jakiejś wysokiej pozycji finansowej, tak? Bo to są duże pieniądze, tu już chodzi o jakieś stałe, konkretne, duże pieniądze. No i teraz, moi kochani, pięć kielichów. Umiarkowanie, czyli Wy chcielibyście zachować nad sobą kontrolę i kontrolę nad swoimi emocjami, żeby się właśnie nie załamywać, tylko cały czas mieć to optymistyczne, takie wręcz radosne, świętujące nastawienie do całej sytuacji. Karta równowagi mówi o tym, że uda Wam się pogodzić emocje, na pewno. Jest to karta zodiakalnego strzelca. Nieraz może oznaczać zwłokę w Waszych tutaj planach i zamiarach, ale niekoniecznie. Ogólnie karta spokoju, tolerancji i cierpliwości, no i właśnie tej samokontroli nad sobą, tak? Żebyśmy tutaj nie szaleli, tylko że będzie wszystko ok, więc nie martwcie się, dacie tutaj radę. No już tyle wytrzymaliście, to jeszcze trochę wytrzymacie. No i te cztery denary. Cztery denary, siedem kielichów. Przed chwilą wodnik też miał siedem kielichów, kochani. To są marzenia, to są takie Wasze jakieś plany, jakieś rozmyślania. Trochę za dużo tego jest. Pamiętajcie, że to jest jeszcze w chmurach, w powietrzu. To nie są buławy, to są dopiero takie Wasze uczucia, co, pragnienia być może, co Wy byście chcieli. Pamiętajcie, żeby dobrze wybrać, żeby się nie sparzyć. Może dobiorę jeszcze jedną kartę tutaj, o co konkretnie chodzi. Ale ja myślę, że Wy będziecie po prostu realizować swoje marzenia. Mamy kartę sprawiedliwości, więc być może chodzi tutaj o jakiś wyrok sądowy, może jakieś rozliczenia,
jakieś urzędy, jakieś papiery, wy się zastanawiacie, jaka może być możliwość, jaki może będzie ten wyrok, jaka będzie ta ocena, ponieważ karta sprawiedliwości, karta zodiakalnej wagi, mówi o rozliczeniach, tak, że poniesiemy konsekwencje swoich wcześniejszych czynów. Ktoś na to spojrzy obiektywnie i sprawiedliwie to oceni, tak? To mogą być jakieś też urzędowe właśnie papiery, więc być może uda Wam się tutaj podpisać umowę. Tylko dobrze ją przeczytajcie, bo tam mogą być jakieś takie niezrozumiałe dla Was zapisy, takie właśnie troszeczkę z sufitu wzięte. Tak, jak najbardziej. Może być ta praca, już taka legalna praca, zarejestrowana i po prostu no, obronicie się finansowo, tak, że nie dacie się tutaj w żaden sposób oszukać, nie dacie sobie tutaj wyrwać swoich należności. No dobrze, moi kochani, to by było na tyle. Jeszcze tą cesarzową sprawdźmy. Proszę o wyjaśnienie cesarzowej. To jest 7 denarów, czyli oczekiwanie. Znowu karta oczekiwania, cierpliwości. I to już jest za Wami, tak? Wy czekaliście cierpliwie, ale też była jakaś zwłoka z tym, bo to jest odkładanie na inny termin. To jest na przykład przerwa w pracy, być może co niektóre z Was były w ciąży, wychowywały dziecko na macierzyńskim, na wychowawczym i był ten przestój. I teraz Wy boicie się, czy Was pracodawca przyjmie, tak? I dlatego ta walka tutaj jest, że Wam jest ciężko, bo bronicie swojego stanowiska w pracy. Też tak może być, kochani. I dopiero musicie mieć to zapisane na umowie, że jednak Wasz pracodawca, no tutaj wypłaci Wam te pieniądze, przyjmie Was z powrotem na Wasze stanowisko i Wy tą pracę zachowacie. Też tak może być, kochani. Też tak może być. No dobrze, to by było na tyle. Zobaczymy jeszcze kartę rady ogólną na miesiąc maj. Proszę o wyjaśnienie, nie o wyjaśnienie, proszę jedną kartę rady dla naszych panienek na maj. Rycerz denarów. Moi kochani, rycerz denarów mówi, że ktoś tutaj do Was idzie z jakąś propozycją, chce Wam ofiarować coś ładnego, coś drogiego, czyli albo podwyżkę, albo jakiś bonus, albo jakaś premia, no coś naprawdę drogocennego. Może to też być narzeczony z pierścionkiem zaręczynowym, ale to jest ogólnie rada, żebyście pomału, bo rycerz to jest bardzo wolna energia, najwolniejsza, tak? W takim ślimaczym, żółwim tempie się pomalutku, kroczek po kroczku człapie. Więc kochani, pomału dążcie do celu i czekajcie, bo te pieniądze przyjdą. One pomału się realizują, ale będą, więc uzbrojcie się jeszcze w cierpliwość, tak? No i rycerz mówi o stałości, o takim zapewnieniu finansowym, więc tutaj nie martwcie się, ta praca na pewno będzie, będą finanse, tylko to idzie pomału, to coś spowalnia, nie wiem, albo ktoś, ale pomalutku to do Was idzie coś dla Was cennego, tak? Coś, co, na co czekacie w tym miesiącu, na pewno do Was dotrze, tylko idzie po prostu pomału, wolno, jakieś są może przekładane terminy, może coś tam na drodze właśnie stoi, ale to pomału sobie kroczek za kroczkiem idzie. Ogólnie jest to przypływ gotówki, tak, jakaś nagroda albo jakiś prezent, jakaś realizacja Waszych planów, tak? Takie długie oczekiwanie na coś, więc doczekacie się, moje kochane panny, doczekacie się. I teraz tak, afirmacja. Przyszła mi na myśl liczba 9, dlatego weźmiemy dla Was 9 kartę od spodu, ale najpierw potasuję. Proszę o afirmację dla zodiakalnej panny na miesiąc maj bieżącego roku. I 9 od spodu. Jedna, druga, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem,
9. Kochani, no zobaczcie, jak karty współpracują. Spełniam się w pracy. Piękna karta. W to, co robię, wkładam całą moją duszę i wiem, że gdy wykonam swoją pracę, jej owoce pozwolą mi nabyć jeszcze więcej pozytywnych doświadczeń. Kochani, no nic dodać, nic ująć. Miesiąc pod po prostu tutaj znakiem pracy. Bardzo się cieszę, że wytrwale będziecie dążyć do osiągnięcia swojego sukcesu. Pieniążki przyjdą, one idą, ale będą na pewno i to takie stałe, konkretne, być może jakieś wynagrodzenie, być może jakaś premia, tak jak mówię, jakiś awansik dla Was tutaj idzie, więc to na pewno mogę Wam tutaj zapewnić z tych kart. No i cóż, spełniajcie się, kochani, spełniajcie się i róbcie wszystko tak, żeby było Wam po prostu dobrze. Moje kochane panny, życzę Wam wspaniałego, udanego miesiąca, żeby wszystkie Wasze sprawy udało się pozałatwiać bezkonfliktowo, bezproblemowo, z uśmiechem na ustach i oczywiście z pełną realizacją po Waszej myśli, z sukcesem. Zapraszam Was na kolejne czytania. Pamiętajcie, odsłuchajcie sobie jeszcze filmik ze swoim ascendentalnym znakiem. Jeżeli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, napiszcie komentarz, ja je wszystkie czytam. Jest mi bardzo miło, że poświęcacie swój czas na odsłuchanie moich tutaj audycji i co więcej, udostępniajcie, tak? Publikujcie. Dobrze, moi kochani, jeszcze raz dużo słoneczka w maju. Jeżeli będziecie gdzieś wyjeżdżać na majówkę, to dużo odpoczynku, takiego resetu wewnętrznego. Wtedy mamy więcej siły i energii do działania i zmagania się po prostu z trudnościami życia codziennego, tak? Dużo uśmiechu, optymizmu Wam życzę. No i dużo, dużo, dużo słońca, jeżeli uda Wam się na te kilka dni gdzieś wyskoczyć. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.